W ostatniej dostawie przyjechały do nas nowe ciekawe mikroskopy serii RF4. Postanowiliśmy zaprezentować Wam trzy różne modele, które są już dostępne w naszym sklepie. I jako punkt odniesienia zaprezentujemy jeszcze czwarty mikroskop, który każdy na pewno zna, czyli Mechanic MC75T w wersji B1. Od niego zaczniemy porównanie mikroskopów, aby było ono czytelne i jasne. Ten model posiada niewielki blat roboczy z opcjonalną gumową odporną na temperaturę nakładką. Jarzmo jest mocowane tradycyjnie, czyli na czpieniu przykręconym do blatu. Sam mikroskop jest trinokularowy, więc posiada opcję instalacji kamery, a w tym przypadku jest to DX480 o rozdzielczości maksymalnej 2,7K. Wysokość głowicy regulujemy zarówno śrubą z tyłu, jak i pokrętłem wbudowanym w jarzmo. Drugie pokrętło to zoom. Jego maksymalna wartość powiększenia wynosi 45 razy. Oświetlacz w tym modelu jest nakręcany na gwint, a sam rozstaw okularów regulujemy w ten sposób. W wielkim skrócie to klasyk, który każdy bardzo dobrze zna. Każdy omawiany w tym filmie mikroskop sprawdziliśmy pod kątem serwisowej pracy, wylutowując naprawdę niewielkie konektory z płyty głównej smartfona. Oglądacie właśnie nagranie ze wspomnianej wcześniej kamery DX480 i mikroskopu MC75T, lub jak często mówicie, minionka. Przygotowaliśmy dla Was również takie zrzuty z każdego mikroskopu serii RF, więc naprawdę warto obejrzeć ten film do końca. A teraz przejdźmy do trzech najnowszych mikroskopów serii RF4. Każdy z trzech modeli posiada podobny rodzaj montażu jarzma do blatu. Jednak są pewne różnice, o których opowiemy Wam w pierwszej kolejności. A później pokażemy, jak te urządzenia faktycznie działają w praktyce. Szczególnie ciekawy jest fakt, iż każdy z mikroskopów serii RF4 posiada dedykowany wyświetlacz LCD, podłączany do kamery. W przypadku MC75TB1 niestety monitora w zestawie nie mamy. Model 7050 Pro posiada duży blat roboczy, którego powierzchnia jest sporowata, jednak pozbawiona gumowej nakładki. Kamera montowana z góry daje nam co prawda Full HD, jednak niewielki dedykowany ekran o przekątnej 10 cali współgra z nią świetnie. Naszym zdaniem to fajne rozwiązanie, szczególnie podczas szkoleń z diagnostyki i naprawy płyt głównych. Jedna osoba widzi wszystko przez okular, a druga na monitorze. Proste i praktyczne. Maksymalne przybliżenie to 50 razy i prezentuje się tak, jak widzicie na filmie. Aby być na bieżąco z naszymi produkcjami, polecamy zasubskrybowanie naszego kanału oraz kliknięcie w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz żadnych nowości. Kolejny model to nieco droższy mikroskop RF46565TV2. Blat roboczy tego mikroskopu jest aluminiowy oraz szerszy niż w poprzednim modelu. Powierzchnia blatu jest gładka, jednak producent wyposażył ten element w dodatkową wysokotemperaturową podkładkę, która ułatwia prace lutownicze. Kamera Full HD jest na stałe zespolona z 10-calowym wyświetlaczem LCD montowanym na głowicę mikroskopu. Ciekawym dodatkiem jest pilot, którym możemy ustawić zoom czy zarządzać menu ekranu. Istnieje również opcja przesłania obrazu z kamery na urządzenie z systemem Android lub iOS. Strumieniowanie obrazu na zewnętrzne urządzenie to naszym zdaniem ciekawy dodatek, dostępny wyłącznie w tym modelu. Blat roboczy jest tutaj oświetlony również doświetlaczem LED z potencjometrem, który montujemy tradycyjnie za pomocą trzech śrub, tak samo jak w poprzednio omawianym modelu. Możemy tutaj regulować rozstaw samych okularów bezpośrednio na głowicy mikroskopu. Maksymalne powiększenie to w tym przypadku 65 razy. Podoba Wam się taka konstrukcja? Dajcie znać w komentarzu. Zobaczcie więc, jak praca z tym mikroskopem wygląda w praktyce.
teraz pokażemy Wam ostatni model RF4, czyli 7050 TVD2, który w prezentowanej konfiguracji stanowi najbardziej rozbudowany zestaw w naszej ofercie. Dla dołączonego do zestawu okularu maksymalne przybliżenie to 50 razy. Blat roboczy jest identyczny względem poprzednika, tak samo wygląda sposób montażu jarzmat oraz doświetlacza. Istotne różnice dotyczą dołączanego ekranu oraz kamery, dlatego skupimy się na omówieniu tych elementów. Mamy tutaj kamerę, która umożliwia przechwytywanie obrazów w 4K i 30 klatkach na sekundę, a także dedykowany ekran o natywnej rozdzielczości 2160p. Przekłada się to na zdecydowanie najlepszą jakość podglądu obrazu w czasie rzeczywistym. Ekran ma matową matrycę o przekątnej aż 15,6 cala, co przy rozdzielczości 4K daje naprawdę wysokie zagęszczenie pikseli na cal. Kamera posiada wiele przycisków funkcyjnych, które widzicie teraz na ekranie. Producent dołączył do niej także pilot, który pozwala zmienić ustawienia kamery bez konieczności używania właśnie przycisków u góry samej kamery. Zobaczcie więc, jak wygląda obraz przechwycony z tej właśnie kamery podczas typowej serwisowej pracy. To ostatni zarejestrowany zrzut. Jednocześnie jest on nagrany w najwyższej rozdzielczości ze wszystkich czterech zestawów. Obraz rejestrowany w 4K robi wrażenie, prawda? Podsumowując, jak widzicie, nowe mikroskopy RF4 wprowadzają kilka ciekawych rozwiązań, zachowując jednocześnie wiele podobieństw względem modeli tak popularnych jak Mechanic MC75T. W prezentacji omawianych mikroskopów musimy wspomnieć o tym, że większość różnic między poszczególnymi modelami wynika z rodzaju akcesoriów dodawanych przez producenta do danego modelu. Konstrukcyjnie są to urządzenia bardzo modularne i możemy je konfigurować zależnie od naszych preferencji, zmieniając na przykład okular, rodzaj kamery czy ekran podglądowy. Osobno sprzedawane akcesoria znajdziecie również w naszym sklepie serwisowy.pl, gdzie możecie zapoznać się z bardzo szczegółowym opisem parametrów każdego z prezentowanych modeli. Zapraszamy! Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to jesteśmy obecni również na TikToku, Facebooku oraz Instagramie. Linki w opisie.